powinno niejako troszkę podnieść morale drużyny przed czekającym je spotkaniami za Stanem. To jest najlepsze paliwo, przynajmniej dla psychiki każdego piłkarza. Poza tym patrząc tutaj na... Zagrał jeden z nich, wygrał Ligę Mistrzów, mowa o Realu Madryt, a Ajax był w finale Ligi Europy. Tymczasem pierwsza akcja mistrza Finlandii, no i tam trzeba uważać. Dobre wejście, zamknięcie tej akcji prawą stroną, ale... Wszystko stracone przed Dąbrowskim. Tak, Rus w pole karne, groźnie tam zamieszanie, no i niewiele brakowało, żeby legioniści stracili bramkę. To musi być koncentracja. Dotknięcie piłki spowodowało, że... Legioniści zrobili sobie do Makowskiego, do boku jest moneta. Kucharczyk troszkę tutaj chciał minąć z wodem rywala, nie udało się, ale... Po tym przyjęciu piłki trochę rozwratu z piłką. Upuszczanie do takich sytuacji, to się już dwie w tym meczu zdarzyły. Dakrus. Span. No, długo był w Stanach, w drużynie, których nie wykorzystali, bo gdyby strzelili jeszcze jednego gola, to oni by byli rywalem Legii w tej trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Sam trener mówił, że ten poziom, który zaprezentował, wystarczyło. Zobaczymy, jak to będzie w konfrontacji z Legią Warszawa. No i teraz Sid rozpoczął tutaj w środkowej strefie. Broś Mulę na ławce, daje im odpocząć Jacek Magiera. Mówił, że chce, żeby Kucharczyk zagrał 60 minut po tym, kiedy wraca dopiero po treningach do gry, po kontuzji. Piłki Sid. Petrowicz. Span. Starszego od siebie, bo o 12 lat Cruza, i ten Dakrus pokazał jednak swoje umiejętności. Odrobinę szybkości, natomiast tutaj młodego Monetę musimy pochwalić za to, że jeśli tylko pojawia się odrobinę przestanie, nie będzie na pewno łatwa. Zdecydowanie. To co powiedziałeś jeszcze. Teraz Klimat. Błąd w kryciu. Szukał tam swojej okazji Amerykanin. Spankiem musi podejść do Chlouszka, który jak tam drugi czy trzeci raz pobiegnie i nie dostanie podania. Pewnie nie pozostawi tego bez, przynajmniej bez miny w stosunku do młodego kolegi z drużyny. Ale jak na razie widzę, że Moneta chętny do współpracy. Odsłonięta po to, żeby oddać strzał. Natomiast no, pierwszy akcent ofensywny po dłuższym przestaniu na własnej połowie. Teraz błąd Monety. Próbuje naprawić go szybko wracając. Musiał wrócić Chlouszek i to dużo dystansu miał do przebiegnięcia, bo już tam Span na prawej stronie. Kangaskolka, dobre przecięcie tej akcji. On inicjuje akcję Legii. Mocne podanie do Kucharczyka. Tamten, który strzelił przed momentem bramkę, Kojola był tym, który zabrał piłkę, ale już z powrotem ona jest w posiadaniu legionistów tutaj. Błąd w tym przyjęciu i efekt w postaci straty piłki. Teraz trzeba popracować, żeby odebrać ją rywalowi, co starał się przed momentem zrobić właśnie Makowski. Kangaskolka, wycofanie do Ekalie, rozciągnięcie przez Finów na lewą stronę do Sida. W połowie przede wszystkim organizacja gry. Myślę, że też Jacek Magiera będzie wymagał, żeby pograli więcej w ataku pozycyjnym, pograli więcej piłką, prawda? Bo przede wszystkim muszą uniknąć własnych. Naciska go tutaj Kucharczyk, prostopadłe zagranie do Dakruza, na spalonym, jak widzieliśmy, Seli. Makowski. Chlouszka za to, że no wybrał ten indywidualny wariant. Też takie niepotrzebne, bo widać było dwóch zawodników, trochę tak sam wpakował się w sytuację beznadziejną. Myślę, że jako młody zawodnik powinien takich sytuacji unikać. Ładne zagranie z pana, ale też odpowiedzialnie zachował się tutaj Jędrzejczyk. Poszukiwanie znowu z pana. Ekelie do stolicy Kazachstanu, a Stany, jak mówiliśmy, i lot długi, i różnica czasowa, i oczywiście w innej sytuacji po jego błędzie Kangaskolka został sam na sam z Ciężniakiem. Dakrus w polskich pucharach Legia. Swego czasu legioniści
grali z HK Palkakowski, wygrywając 3 do Dąbrowski. Do mnie Flousek, ale stracił piłkę. Da Cruz obiegał tutaj prawą stroną, włączył się Granlund. Walczył Kangaskolka. Jest Span wciąż przy piłce. Granlund ze Spanem. Dwójkowa akcja. Pokazują się partnerzy. Konkretnie Selin, ale 18-letni piłk akcji. Wgranie tam piłki w pole karne, ale przeją rywale i już rusza tutaj z szybkim atakiem Span. Sid. I dlatego przeniósł ją nad poprzeczką. Ale jak ma się 18 lat, to można jeszcze takie zagrania wybaczyć. Zwłaszcza kiedy gra się z takim przeciwnikiem. Komu dograć tę piłkę? Jędrzejczyk, ale stracił szybko Szymański. Sid. O, będziesz w boli. Tutaj do upadłego dosłownie. Kalię. No to trzeba powiedzieć o Klouszku rzeczywiście, że ten piłkarz przestaje walczyć, kiedy siedzi w autokarze już w drodze powrotnej do... Bramki na pożegnanie z pucharami. Legia chciałaby zakończyć to z czystym kątem. Pozostaje jej około 7 minut. Jeszcze Finowi ambitnie i będą mieli po tym dośrodkowaniu z pana, piłka odbiła się od nogi, możliwości zagrania w kwalifikacjach europejskich pucharów. Ta przygoda dla mistrza Finlandii kończy się dotkliwie. Tak, 0-3 u siedmej bramki, ale ambitnie tutaj utrzymując się przy piłce Span. No tak z zaufaniem pełnym grał Ekalię, ale tam nie było nikogo. A więc limit zmian w obu zespołach wykorzystany. Końcowe minuty rewanżowego spotkania Legii. To, co cieszy, no to strzelecka forma, powiedziałbym. To, co cieszy, to młodzież, która się też pokazała. Oczywiście robiła swoje błędy. To, co martwi, to jeszcze organizacja gry i błędy. W pierwszym spotkaniu bijemy Hamalainen i Nodzi. Skończyło się tam głową goli, które widzieliśmy w Warszawie. No a teraz, gdyby któryś z partnerów był bliżej bramki po tym dośrodkowaniu z pana. Chociaż po zachowaniu... To liczy na trochę inną grę środkowych obrońców, na przykład przy stałych fragmentach gry, co widzieliśmy przed chwilą. Tutaj też spory udział będzie miał wysoki. Jeden reprezentant Polski, jego pierwszy mecz w barwach Legii i pierwszy mecz w europejskich pucharach. Guillerme szukał tym zagraniem Nodzia, wyjaśnia całą sytuację. Od samego początku to, co zresztą widzimy teraz, zaowocowało szybkim zdobyciem prowadzenia. W sytuacji, kiedy odeszli rzeźnicza Kodzidża Ofoe i kontuzjowani są radośni ze strony drużyny aktualnego mistrza Finlandii. Dla Marie Kamp to jest trzeci start w europejskich pucharach. Jeszcze meczu nie wygrali, uwaga, bo jedyne co Legia może sobie tutaj zaszkodzić, no to popełniając... Sanogo jest na ławce, a taki ukłon w stronę Hamalainena chyba tutaj w Marie Kamp, wykonany przez Jacka Magierę. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać. 10 lat temu Hamalainen wówczas świata w tej kategorii wiekowej. Kojola to jest ten obrońca z numerem 3. To jest kumpel Hamalainena z dawnych czasów. Selin. Łatwo powinni sobie lekko. Wykonał tak zwany obieg, dostał futbolówkę idealnie w tempo, także ta współpraca między nimi dzisiaj wygląda naprawdę bardzo dobrze. 50. W tych 50 spotkaniach strzelił 11 goli. No do historii Legii przejdą przede wszystkim te dwa gole w ostatnich minutach. Zwycięskie gole strzelane w dwóch. Marię Hamny za nami. Daleki wrzut Szweda. Tutaj na pewno chcą postraszyć Legię przy stałych fragmentach gry. Zdecydowane wejście Kojoli. Gile. On wtedy zdobył 12 goli, a także Brazylijczyk. Asis, popatrzmy, bo tutaj nie ma spalonego i biał. Ja chyba teraz sporo szczęścia, że tę piłkę. Rozpoczyna zatem Wajkla. Nie patyczkuje się, posyła tę piłkę daleko, właśnie w stronę Kangalkowskiego. Dafa i z numerem... Broś. Nieprzepisowo atakowany przez pana chłopaka ze stanu Nowy Jork. Który... Stąd też na pewno oni traktują niesamowicie poważnie
podejście do tego spotkania. Tak, Peter Lundberg, czyli ten były piłkarz, a obecnie szkoleniowiec Marię Kamny w szkole, to on uczy na dwa etaty. Bo, no ale w takich sytuacjach piłkarze Legii muszą wykorzystywać swoją przewagę, także techniczną. Tymczasem uwaga, bo szansa! No i teraz Arkadiusz Malarz broni ten strzał. Szar dla Legii, nawet popka trawy i Brośnie opanował piłki. Ciekawa sprawa z tym arbitrem. Gdzieś wyczytałem, że Andrew Dallas, on sobie pracował w pubach, w jakichś klubach nocnych i Hugh Dallas. Ale tutaj nie zmienia to faktu oczywiście, że Legia zasłużenie tak wysoko prowadzi zdecydowanie lepszą drużyną. Zaczął tę akcję Kangas Kolkas. Pan przejął piłkę. Kangas Kolka popatrzył Arkadiusz Malarz, ale strzał niecelny. Żeby w razie czego skutecznie interweniował. 12 minuta po przerwie, wciąż wynik z pierwszej połowy 3-0. Starają się gospodarze, też to i niczego nie zmienia. No, tak jak mówiliśmy, to jeszcze ten czas, a też przed tym spotkaniem był wywiad właśnie z Krzysztofem Łączyńskim, który mówił, no żałuję, że nie ma OGGOF. Pasników, takich klasycznych dziewiątek, to tak było 4 trafione, 6 nietrafionych. Także, no tak, jak na taki klub, to średni wynik. Tak, tak, no Arsenal może sobie na pewno na to pozwolić. Nic więcej. Czasem okazało się, że to byli bardzo wartościowi zawodnicy, a zwłaszcza Nikolić, to prawdziwy łowca goli. Ale sobie, żeby daleko nie szukać, ja pamiętam, jak OGGOF przed do Legii i ktoś tam gdzieś od razu tak. Ostatnio Leg grał z klubem Honka, a nie było tak dawno temu. Poznaniacy wygrali oba spotkania i u siebie, i na wyjeździe. Wtedy na wyjeździe 3-1. O przed rokiem też sporo zależy od tego, jak po drodze spisują się drużyny z wysokim swoim rankingiem klubowym. No to gdzieś tam odruchowo się patrzy na to, czy przypadkiem te drużyny wysoko notowane po drodze się gdzieś nie potkną. No i na przykład Batę Borysow tylko zremisowało u siebie z mistrzem Arsenal.